Inwestycja, którą rozpocznie wodnik, nosi nazwę Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry, część pierwsza. Obejmie ona m.in. modernizację części mechanicznej miejskiej oczyszczalni ścieków, zmodernizowany zostanie system kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz system zaopatrzenia w wodę. Powstaną również nowe przewody kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do budynków, które obecnie gromadzą ścieki w szambach. Naszym podstawowym obowiązkiem jest zapewnić mieszkańcom Jeleniej Góry wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. I tutaj my nie możemy cofnąć się przed wykonywaniem pewnych inwestycji. Inwestycja powinna zostać zakończona do września 2020 roku. Pochłonie ponad 38 milionów złotych pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, którą trzeba będzie spłacić do grudnia 2030 roku, wynosi ponad 24 miliony złotych. To nie jedyne inwestycje, które w tym roku ma zamiar realizować spółka. Na pewno musimy ulicę Wojska Polskiego rozpocząć działania. Jesteśmy na etapie kończenia projektowania i pozwolenia na budowę. Chcemy w 2018 roku wejść w ulicę Wojska Polskiego. Jest to istotne ze względu na pewne, na razie hipotetyczne, ale zagrożenie ujęcia w Sosnówce. Musimy miasto na tyle przygotować, żeby to było jak najmniej kolizyjne. Modernizacja ujęcia grabarów to kolejne wyzwanie. Chcemy doprowadzić w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci, aby w 2022 roku mieć dwa duże, silne, sprawne ujęcia wody i sieć tranzytową, która połączy ze sobą te dwa ujęcia i wtedy bezkolizyjnie będzie można dostarczać wodę to z jednego, to z drugiego. Wstrzymujemy pracę w tej chwili nad likwidacją ujęć górskich w Jagniątkowie. Planowana jest także przebudowa systemu wodociągowego w rejonie Maciejowej oraz szereg innych mniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych.